Thank you.
No i cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny piątkowy wieczór. Pięknie, mikrofon, wszystko działa tak jak powinno. Mam nadzieję, że też mnie słychać dobrze na live. Witam wszystkich, którzy przybyli na początek. No i co? Zrobimy sobie trochę Elite Dangerous. Dawno nie odpalałem tej gry, szczerze mówiąc, od momentu jak... od momentu jak ostatnio robiłem filmik, tak naprawdę. Grałem we wszystkie inne gierki, tylko nie w Elitkę. Cześć, witam Przemol, witam. Okej, soundboard działa. Chyba działa, dobra. Prośmy mądrości Nikity. Jest, dobra. No to co, odpalamy ukochane Elite Dangerous. Zobaczymy, co tam się porobiło. Po takim czasie. Co, może byśmy w tradycji sobie odpalili Radio Sidewinder, które zawsze nam grało w tle? No dobra. Kurczę. Okej, wszystko jest okej, musiałem tylko przestawić radio Sidewinder, żeby nie było za głośno. Dobra, no jest Gites, czekamy teraz, tylko się gra jeszcze odpali. Dobra, mam nadzieję, że muzyka sama nie jest za głośno Radio Sidewinder. Też dajcie tam znać, czy jest okej. No i dobra, co, porobimy sobie trochę chyba inżynierki do naszych strojów. Nie wiem, solo play, nie wezmę, kurna, solo play chyba. No bo dobra, daj mi private group, bo mam nadzieję, że ta odysejka będzie jakoś działać. Jest git, to mega, to dobrze wiedzieć. Co ja w ogóle robiłem? Nawet powiem wam, że nie mam pojęcia, co ja ostatnio w Elitce robiłem. Tak dawno jej nie odpalałem. Że to aż wstyd trochę. O cóż, na stacjach będzie nam nieco przycinać live'a przez to, że FPS-y są jakie są. Niestety w naszej kochanej Odysejce. Ale zaraz, w ogóle tak. Przejdźmy się do sklepu ze strojami, o. Let me browse your stock purchase suits. I co my chcemy? Do Dominatora będziemy chcieli pewnie jakieś dodatki, nie?
Tutaj się bijemy na tych konflikt zonach, a one są najtrudniejsze, to chciałem sobie zrobić. No dobra, ale ja przecież mam ten strój. A ja chcę zrobić upgrade, a upgrade Celsius Weapons albo Suits, no dobra. Że w ogóle się nic nie doczytuje, kurna. Normalnie piękna elita. Dobra, teraz tak. Żeby zrobić upgrade, potrzebujemy Suit Schematic, Manufacturing Instructions, Titanium Plating i Graphene. Ugh, I cannot speak English. Engineer Modification Slots Empty. Unlocked. A to ja już mam jakiś slot? Dobra, generalnie tak, Suit Schematic może zobaczmy, gdzie najpierw mogę zdobyć. Zobaczmy, czy może Inara coś podpowiem? Akurat patrzę tutaj na laptopie obok, jakby co. A technical blueprint detailing the design of a protective suit. Location, STO buildings, power buildings, command buildings. Power buildings, STO buildings, storage. What warehouses present and settlements, power buildings. Moglibyśmy wziąć jakieś misje na naprawę na przykład jakiegoś settlementu. Na naprawę zasilania, bo wtedy byśmy mogli całkiem legalnie wbić. Dobra, spróbujmy, czy ja tu dobrze myślę. Zobaczmy, co mamy w naszym magicznym ekraniku. Ach, już zapomniałem, przecież się nie blokuje teraz obraz. Mission board. Operations, transportation, support. Transportation, operations. A to pewnie będzie jakiś sabotaż, no tak. Salvage, retrieval, grab the weapon schematic from a crash site. Grab the personal documents from a crash site. Grab electromagnet from a crash site. Same crash site. Procurement. Nie, to. Oczywiście, że nie. Nie wiem, jak all sobie weźmiemy, to nie ma chyba żadnych support missions tutaj. Dobra, wiecie co? Może wsiądziemy do statku i polecimy gdzieś indziej. O, to jest jakiś pomysł. No i dobra. Matka, ile ja mam rzeczy do odebrania. Sporo pieniędzy. Dobra, gdzie ja tu mógłbym polecieć? Nie wiem, poszukajmy. Zero data. Nie. Map mode. I co tutaj możemy mieć? Toggle all. Expansion famine, election, civil liberty, natural disaster, drought.
Te misje powinny być dostępne tak w miarę chyba bezproblemowo. Jest tego mało. Nic nie można podejrzeć. Nic nie można podejrzeć. Bum. Raczej bum tak bardzo nie jest nam potrzebny. To co to jest? Civil Liberty? Można podejrzeć. Dobra, zobaczmy. No to może by coś było. Tu jest całkiem sporo tego, więc możemy sobie zobaczyć. Myślę, co my tu mamy. Cork Hub, Candy Hub. Candy Hub, dobra. Krug Hub. Spróbujmy. No i lecimy. Mamy skaków całe 3, no dobra. No i dobra, jesteśmy na miejscu, teraz tylko się modlić, że będą dobre misje. Hopefully.
Kurde, dobrze, wybraliśmy bardzo bliziutko. Nasz kork hub jest do naszego celu. A już to zapierdziela szybko. Szybko ma, kurde, orbitę ta stacja. W międzyczasie, jak to dokuje, to niech ja sprawdzę coś w ustawieniach graficznych. Po prostu chodzi tragicznie. Kurde, wszystko w normie. Dobra, zostawmy na razie tak, jak jest. No to disembarkujemy. Czyli co, liczymy na jakieś misje w settlementach. Najlepiej coś... No, żeby zrobić w reaktorze. Niestety, niekoniecznie, dobra. Będziemy zdani na łaskę tego, czy Odyssey ma ochotę działać dobrze, czy nie. Na tej stacji jakiś wyjątkowo nawet. Trochę FPS-ów jest mało. Battle Play w ogóle wyłączam? Wyłączam, dobra. No dobra. Zaszukamy jakieś settlement missions. Znowu zero misji typu support. Collection of the personal documents from a settlement. A w sumie moglibyśmy zrobić coś, co nam jest potrzebne. Reactor output review units. Koniecznie. Stellar activity logs. Production reports. Stellar. Atmospheric data. Evacuation protocols. Bla bla bla.
wszystkie te materiały, które niekoniecznie są mi mega potrzebne. Zobaczmy wszystkie. To dość daleko. Salvage. Equipment memory chip from salvage. From a crash site. Słownie chwila, zaraz do was wrócę, bo akurat jedzenie do mnie przychodzi, także zaraz do was wracam. Powróciłem. Już nie widzę tutaj żadnych misji, które by mnie interesowały. Cholera. Przewrócę się do statku i jeszcze raz zobaczyłem mapę galaktyki. Tak bardziej dosłownie. No, dawaj.
kurczę, spróbować się przekraść. Dobra, spróbujemy się przekraść do jakiegoś settlementu. Ciul, próbujemy. Kiedyś musi być ten pierwszy raz, nie? No dobra, lecimy.
Dobra, mamy budynek zasilania. No i co, próbujemy się dostać do środka. I wykaść, co mamy wykaść. Jednego NPC-a nawet? Dziwnie. O, pierwszy NPC, którego widzę. Ja mam tu do cholery wejść. Jest ten budynek? Kurde, serio, jak ty wejść do tego budynku? Trying to make trouble.
tylko przez botanikę? Authorization level 1. Niech ja się nauczę. Wejście wygląda na to, że jest jakby z drugiej strony. Na górze. Albo trzeba przejść tędy całym korytarzem, szlak. Przydałaby mi się spawarka, mógłbym ich wyciągnąć wtedy z tego. W ogóle mam zły strój, najgorszy wziąłem możliwy. Nie wiem, strój naukowy. Authorization level 1. All clear. No, are you fucking... Nic nie robię, wszystko w porządku. Co, pewnie tutaj level 2 nam potrzebny, no to on jedyny NPC siedzi na dole. Absolutnie się do tego nie przygotowałem, ale drobny szczegół. To spawarkę moglibyśmy w ogóle wziąć. Kurde, muszę się wrócić do statku. Nie, nie, bo to bez sensu. Statek jeszcze jest, dobra, no to idziemy. Nie, ja mogę mieć coś w plecaku. Fuck. No to będą jaja. Ciekawe, czy teraz będzie do mnie się strzelać? Nie, dobra.
Tylko ona o tym wiedziała, nie zrobiła żadnego alarmu chyba. Cool. Jeszcze jakimś cudem żyjemy. O, musimy się doczołgać do statku i zmienić strój. Może podjedziemy SRV, żeby nie było tak. Żeby nie biegać tyle. Nie chcę żadnych kurna klawiszy tych trwałych. Windows, please. Sidewinder with a galactic service announcement. Travel safe, commanders. Here in Capophonesis, things are a little bit different. The uninhead farmers are treated like the elite races of Blackman Ring. They are idolized and adored. Why not? They are living legends. They are the men that grow the uninhead flower. Local bounty. Excuse me, Mom? Yes? Are you a farmer? Of course, we are from Harvestport, Capricornus. Ark mi jak skopi albo konki są. Nie, Ark mi jak skopi. Scotty, bo się przyda do otwierania drzwi. Loadout. Manage loadout. Ark mi up, Scotty. Ten pistolet, okej. Tak, wydam 3000 punktów na przecudowny skiny. Dobra, Manticore Executioner. A, mieliśmy wziąć kurde SRV. Szkoda, że stąd nie można wsiąść. Assist off.
Just die. I'm sorry. Już mam bounty na sobie, więc i tak jesteśmy straceni. Góra czy dół? Dół, dobra. Spróbujemy dół. Dziękuję. Skopiujemy ich profil. Plonk. Przykro mi, muszę się dostać do zasilania. Tylko wymorduję pół waszej stacji. Lab, processing, a to processing to się nie dostajemy tutaj tylko do wszystkich rzeczy zielonych. Zaraz, gdzie myśmy teraz? What? What? Jaki wallhack? Co za wallhack? Okej. Chyba źle idę, bo my w ogóle nie w tą stronę. A nie, chyba w dobrą. Nie wiem, trzeba chyba nieco obniżyć detale, bo ten frame rate jest nieznośny. Jest i power. Jest jak ten frame rate się różni z miejsca na miejsce, po prostu szlak. Gdzie szlak człowieka trafić? Security clearance, free clearance, clearance. Małe poprawnie quantum. No i dobra. Co my potrzebujemy? Jakieś komputerki tutaj. O nie. Idę po kawałek pizzy. Zaraz wracam. Mission failed. We'll get him next time.
No chociaż tyle, ale że kurde pozwolenie do bazy zresetowało, zajebiście. Czyli co, muszę popełnić jeszcze więcej morderstw? No dobra. Gra wymaga poświęcenia. Ale zanim wiecie co, obniżymy te detale, bo nie chcę, kurde, po prostu ten frame rate jest tu okropny. Czyli to jest nawet beta najnowszego BF-a, chodzi o lepiej. Zobaczymy, czy to cokolwiek pomoże. Nieznacznie. Cześć, cześć. No mało, niewiele. Więcej miałem... To są średnie detale. I więcej miałem FPS-ów w ostatniej becie Battlefielda 2042, która wyglądała 10 razy lepiej na średnich niż tu. A to, co niestety widzicie na streamie, to jest trochę efekt tego, że jest niski framerate. Tu ogólnie. I żeby OBS płynnie nagrywał, płynnie pokazywał wam obraz, no to powinno być 60 FPS-ów co najmniej w grze, no to nawet to jest kurna ciężko osiągnąć. No. Tym okropnym Odyssey. No, jest tragicznie. Momentami naprawdę. Kurde, czyli co, nie mogę tego... Nie mogę tego zcharge'ować i otworzyć po prostu. Overload mode, no, overload. Insufficient energy available? Okay. Die! And... Może nie da... O, 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 wawa, wiwa! Aleś ty straszny! Niewiele lepiej, Madluko. Niewiele lepiej. Gra działa bardzo dziko. Od 60 dla mnie stabilnych FPS-ów do framerate'u, jaki widzisz tutaj. 40 jest już lepiej, ale no na streamie trochę to tak, wiadomo, średnio wygląda. No plus, jak widziałeś, gra się zdążyła skraszować już raz. Power!
Ach, ci naukowcy, oni nigdy się niczego nie nauczą. No, widzisz tutaj na przykład bez powodu granie chodzi w 50 klatkach, tutaj nagle 40, nie, w ogóle tak z dupy za przeproszeniem wszystko chodzi. I ja nie wiem już o co tu w tym wszystkim chodzi. Sam się gubię jeszcze sobie. A cholera, nie ten tryb. Ja niby mogę zdobyć. O co nie potrzeba? Może to coś muszę otworzyć. Może ten reaktor. A próbujemy. Że rozumiem też, że mam starszą grafikę, ale na litość boską spełniam wymagania rekomendowane. Wszystkie, kuźwa. No to... Wow! No shit, Sherlock, daj. Uła, ła, uiła. Come on! Wow, 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 co tu się dzieje? O, wow, 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 o kurna, o shit! Ja nie mam... To się przestaje robić śmieszne. I się apteczka kończy. Teraz to, że skąd przepraszam? What? Are you serious? Czy ten koleś jest na... Co we mnie nawala? Czego to? What? Tu jest przeciwnik? Power center shut down.
Bez kitu, no! Bez kitu! Jeszcze go zabić nie mogę! O kurna, amunicja mi się kończy. A w zasadzie to już mi się skończyło. Jedziemy po amunicję. Nowa technologia, pewnie jakiś niewidzialny pancerz. No kurna, lepiej żeby miał. To nawet kurna skubany świeci chyba. Latarą, przecież się o niego obijam normalnie. No jak wyceluję, nie wiem gdzie on tam jest, ale jak wyceluję w dobre miejsce, no to przecież mnie widzę czerwony. No what the fuck. I no seriously, bez kitu. Ja rozumiem bugi, ale no takie jaja to już... Kurde, a teraz settlement nie ma zasilania. Hehe, wszystkie drzwi pozamykane, hehe. Quantum się zrobił i teraz nie wejdzie, bo tylko jedne drzwi są otwarte. Jeszcze kurna mi granaty będzie. No czy to są jakieś... jaja? Nawet się go przecież nie da zabić. Nie no, bez kitu, bez jaj po prostu. Ja nie wierzę w to, co się dzieje, ludzie. Take. Pewnie w ogóle nie mam tego, po co przyszedłem, ale szczegół. Chyba, że włączymy z powrotem zasilanie, nie wiem. Włączę na przykład zasilanie ponownie i zobaczmy, co nam ten terminal nam powie. Nie wiem, bez kitu on mnie nawet teraz blokuje. Bez kitu. O! O! Nie no, bez jaj z tym niewidzialnym gościem rzucającym jeszcze granaty. Ja pier... Manhaka. Bez kitu, zaraz się wkurzę i odpalę Quake'a. No kurna! Po raz pierwszy od długiej przerwy mówię sobie, dobra, kurna, usiądę do Elite.
Pogramy w Elite, zobaczymy co ta Odyseja ma. No szkurna pierwsza rzecz i niewidzialny przeciwnik, który rzuca granaty, jeszcze mi zadaje obrażenia i... Zamiast zajmować się misją, to się zajmuje tym typem, który mi cały czas przeszkadza. O! Wywaliło mnie na tym. W więzieniu. Szlak. O nie. Fajnie, wywaliło mnie w więzieniu. Za wymordowanie pół settlementu. Ale chociaż w więzieniu jest 60 FPS. O oh yeah. Och jest, tak. Mogę się czuć jak w prawdziwym więzieniu mieć 60 FPS w końcu. No tak, no ships docked. Welcome to Apex Interstellar. Where can we take you today? Local shuttle? O nie! No bez jaj! Teraz będę musiał patrzeć jak taksówką będę po... Po prostu zaraz mi coś trafi w tej grze. Zgaduj z gadula, gdzie jest mój statek. No fajnie, że jest tu. Tylko kurna gdzie? Czy jest tu Charlie Plant, w którym nie byłem, czy tutaj Hades Garden? Aaa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 
Suga. Dziękuję, Nikita. Dobra, zaryzykuję, tu jest tylko port. Pelony is futile. No, ta gra to jest, kurna, jedno wielkie przestępstwo codingu, kuźwa, i programowania. Kurna, ja się na tym nie znam, dajcie mi chyba, napiszę wam lepszy kod niż Frontier. Ale kurna, zacznę się nauczyć programowania, zatrudnę się Frontier i naprawię to, jak kurna mania. Gdzie teraz ja mam tu iść? Tu, dobrze. Buta na drugą stację. Już mi się to nie widzi, wiesz, naprawdę. Och jest, i teraz ekscytujący ekran. Ekscytujący ekran. Latania taksówką. Wiecie co, aż włączę chyba muzykę odpowiednią. Po prostu coś mi trafi z tą Odyssejką, naprawdę. Nie, naprawdę, jak coś się teraz zbaguje, lecę i idę, kończę tego pierdzielonego Quake'a. Frameshift cancelled, mass locked.
Ty umiesz latać tą taksówką? Już nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Nikita, weź powiedz jeszcze coś na temat Odysejki. A, szur! Szuric, okej, okay, tak. A, zaraz wracam, idę po coś do picia. Nikita raczej nic dziś mądrego nie powie, urodzina obchodzi, pewnie siedzi zaraz pod biurkiem, leży, ta. I dolewa wódkę do serwerów. No, ale też te stacje jakoś działają nieco lepiej. No okej. Okay. Jesteśmy z powrotem.
Oh yeah. 30 klatek. Zaraz, zaraz, zaraz. Właśnie, wróćmy się i zobaczmy. Jest to mój statek? Oczywiście, że nie. Po co mi statek? A teraz pewnie, żeby przetransportować swój statek, potrzebuję się dostać do innego statku. Do menu transportacji transportowania swojego statku. Nie jest pewnie to dostępne. Kurde, nie wiem, czy w tym stanie mi się chce robić coś, kurde. Tak, ten strój. Przecież się ta gra skraszowała, jesteś niewidzialni przeciwnicy. Jeszcze inżynierka w tym sposobie to po prostu potrwa wieczność. Nie wiem, kurna, ostatnia próba zrobienia czegokolwiek. Jakie to są misje? Mission board. Oczywiście żadnych nie na pomoc. Schematic from a crash site. Tam potrzebujemy się dostać tak do budynku typu power. Wie co, ja się upewnię, zanim ruszymy, ten suit schematic skąd zdobyć. To po prostu w skrzyneczkach sobie jakiś leży? Find them in thin lockers with the power buildings, most often behind code locks, along with weapon equivalent. The variant of the power building, I found them. Okay. Smaller size reactor core rooms. Check the tutorial for Odyssey. Okay. Czyli po prostu nawet nie trzeba brać misji, tylko... Gdzie jest mój statek teraz? No. Dobra. Apex. Welcome to Apex Interstellar. Jemy ten sam, dobra. Ostatni raz. That's perfect. I thank you for choosing Apex Interstellar. Shuttle docked. Ready for boarding.
Dobra, no niech to leci, a ja szybko idę zmienić ciuchy. Wygodniejszego po dzisiejszych. Po dzisiejszym wychodzeniu z domu. Zaraz wracam. Flight engaged. Okej, okay, widzę, że jestem w samą porę. Samą porę na lądowanie. Nie, ale bez kitu, nie ma mojego statku. Gorsze jest to, że chyba będę musiał Apexem naprawdę śmigać gdzieś nie wiadomo gdzie. A to akurat mało mnie śmieszy. Matko, gdzie on mnie w ogóle... Mnie w ogóle wysadził nie w tym miejscu! To jest Galnet News Report z 14
Pięknie, kurna, pięknie. A mój statek już też nie jest tutaj, to ja nie wiem gdzie on jest. Siunku! Już naprawdę nie mam czasu się w to bawić. No nie, nie musimy tam koniecznie na górę. You're dead. It's just you and me now. Lol. Give me your card. I piknie. Dobra. Teraz to było tędy chyba. Szkoda, chociaż apply. Co jak mogę zmienić? Interact. O, apply. Hack bridge? No dobra, no, no chcę, no. A jak ja to mogę zrobić? Nie mam pojęcia, no dobra. PH no authorizer, whatever it is. Tędy. Tędy. Who's there? Your mama. There was a spooky voice. It's time to die. It's me. O, grafin. Grafin jest nam potrzebny. Grenade!
sobie narobię reputację. Dobra, a teraz jakbym chciał wyłączyć na przykład alarmy? Hackerman! Zhakowałem wszystkich, zhakowałem świat. Quantum the Hacker. No to jakiś niewielki sukces mamy. Grafin to potrzebne. Suit fully charged. Trochę się muzyka zlewa. Dobra, czyli mamy chociaż trochę grafenu. Nie mamy chyba tego CU coś tam. Ion battery. Kurde, jak... Apply i bridge. Nie mam. Nie mam tego chyba nawet przy sobie. Nie będę tego odpalał, bo padnie całe zasilanie i nic nie będę mógł zrobić. Dobra, rozejrzyjmy się jeszcze, co tutaj leży dookoła. No może coś jeszcze leży. Locked 15. Albo jakiś komputerek. O! Locker 15, tak? Locker 15 nam jest potrzebny. Facility. Habitat the power. Power plant container 15 0347 0347 0347 0347 0347. Tadam! Insight Entertainment Suit? Dobra. Teraz to był jeszcze jeden locker, który by nam się osobiście przydał. Ma jakiś numer? Locker 2 w pokoju Power. Facility. Locker 7, nie, power. Reaktor locker 2. Pięć, sześć, osiem, jeden. 5, 6, 8, 1. Aha. Okej. Okay. Zrobili nas bambuczo.
Facility. Power Center. Container 15. Dobra, reaktor locker 2. 3473. 3473. 3473. 3473. 3473. 3473. 4473. Nice. Suit schematic. Yay! We won! Nieźle. Całkiem fajny towar. Dobra, mogę stąd oficjalnie spadunga bunga. Tylko... Czy mnie będzie chciał przyjąć Apex Unio? Cannot recall ship in hostile location. Makes sense. Madluko! Madluko, kuźwa! Na takie groźby to lecą bany, wiesz? Na takie groźby to lecą bany, panie, ja nie żartuję. Nie! Fuck! 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 Po co ja do niego strzelałem? Spokojnie, spokojnie. Puśćmy sobie może jakąś muzykę relaksacyjną. Już mi lepiej. Także ten, witamy z powrotem w pierdlu. Może polecimy gdzieś indziej z jakiegoś mniejszego settlementu. Bla, 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 Apex Interstellar, tak, tak. Tak, gdzie ja mam najbliższy statek? No nie żartujcie, że... Dopiero w Shinrarta. To przyjdzie się zatłuc po podróżowaniu. No dobra, no ale nie mamy za bardzo innego wyboru. Albo tu, albo wcale. Bo tam na tym systemie ten statek, to ja nie wiem, gdzie on się zabugował, ale... Nie wiem, gdzie on tam żyje. Super, po prostu elitka chciała mnie tutaj ukarać. Chociaż zaraz, czy te materiały
To ja już ich nie mam przypadkiem? A dobra, możemy w sumie zmienić teraz dynamicznie, gdzie statek będzie leciał. Cannot interact. Co, zepsułem? Aż ta elitka jest straszna, co? Nie da się żyć w tym świecie. Jak żyć, Braben? Jak żyć? No nie, prawie że. Racja. What? A Bożeż, myślałem, że będzie próbował przeskakiwać przez środek planety. To by było dobre. To by było dobre już naprawdę. Wow, it's so clear. Oh my god. Elitka ostatnio momentami to przypomina symulator tortur bardziej. Dobra, no próbujemy. Może coś porobimy na Shinrarta Dezra właśnie. Że będą jakieś mniejsze settlementy, bo tamten był po prostu za duży i za dużo ludzi tam przychodziło wszędzie. Możemy sobie wziąć na razie taki widok na czat. Jak oglądamy, jak tylko lecimy. Może gra im po prostu podpowiada, żebym miał się stąd wynosić, jak stalkerzy. Wynoś się stąd, stalkerze. O, wiem jak ta gra działa. Ta gra działa też jak ten filmik, który ostatnio dodałem. To jest mniej więcej Odysejka w jednym filmie. Mniej więcej tak działa elitka. Znaczy, mam pokazać jeszcze raz? Dobra.
To jest po prostu live feed z tworzenia Elite Dangerous Odyssey. Prosto od jaskini dewelopera. Dobrze powrócić do Jameson Memorial. Feels like home. Uuu, 60 FPS. Co się dzieje? Tak, bo to stara stacja. Okidoki. Teraz tylko wyjść i dostać się do jakiegoś swojego statku i przetransportować tutaj naszego Krajta chyba tak. Krajt Phantom. No accessible ships docked? Are you serious? Negwo. Jameson Memorial. Dlaczego mam tylko te statki? A, bo to są tylko niby te, co są to te? Hold to Pilot Route, Jameson Memorial. No, Jameson Memorial. Nie no, to są jakieś żarty. Są jakieś żarty po prostu, no.
Jak to nie mam tu zadokowanych żadnych statków? Do jasnej ciasnej. Przed chwilą mi mapa mówi, że na tej stacji mam 3 statki. To gdzie one są? Gdzie one są, do cholery? Kurna... Naprawdę, jeżeli... Zaraz przełączę się na Quake'a, nie? To już jest za dużo. Bez kitu. To już nawet nie jest śmieszne. Tutaj są po prostu kuźwa żenujące. Statki są. My Fleet. Singularity, Zero Light Years, Shinrarta, Dezra. Statek. Hold to plot route. No i jest tutaj statek! Nie no kurde, ja nie mogę, no ludzie, peskitu. Pardon my friend, ale po prostu już mi to siedzi na końcu języku. Ja pierdolę. Nie mogę po prostu z tej gry. Myślę co? Ostatnia, nie wiem, szansa ostatniego ratunku, bo dziś podsumujmy sobie mój dwugodzinny gameplay grania dzisiaj w Elite. Chciałem zdobyć rzeczy inżynierskie do mojego stroju. To mi wychrzaniło grę. Za drugim razem mieliśmy baga z niewidzialnym gościem, którego nie dało się zabić, a mimo to rzucał nam granaty i zadawał nam obrażenia. Potem, okej, trochę to był mój błąd rozgrywki, bo dałem się zabić. No dobra, no i też, teraz też dałem się zabić. Ale chciałem polecieć na jakiś inny settlement, tylko po to, byśmy nie mogli dostać żadnego naszego statku. Na planecie, której mi pokazuje, że mam na tej stacji statek! Na tej stacji mam statek! Tu! Mam wejść do tych pierdzielonych drzwi i dostać się do swojego Clippera, który nie istnieje według elitki! Brayman! Jak bardzo trzeba spierdzić ten dodatek, żeby tak było? No już nie mogę, po prostu nie wytrzymam. Ja po prostu zrobię na YouTube'a jutro, czy nie wiem kiedy, taką kompilację z tego live'a. Jak tak bardzo można grę schrzanić? Nie rozumiem tego. Właśnie przez takie rzeczy nie chce mi się tego odpalać i nie chce mi się w to grać. Jest to jeden wielki szajs, no. Straciłem 2 godziny tylko na takie problemy, żebym nie mógł dostać statku, który według gry tu istnieje. Na mapie galaktycznej. Jak po prostu, nie wiem, zrobić ten dodatek tak, że od zera do setki po prostu spierdzielił się w przeciągu, nie wiem, prędkości nadświetlnej. Nie no, jeszcze raz, naprawdę, żeby nie było, nie wiem, może to ja jestem jakimś debilem, może ja czegoś nie rozumiem. Może to ja jestem idiotą. Ale tak, navigation. System map, dobra, weźmy na duży ekran.
Local Fleet, Titan, Jameson Memorial, tak? Tu jesteśmy, tu jest mój statek, Jameson Memorial. Stacja, gdzieś tutaj jest nazwa stacji, musi być. Musi być nazwa stacji. Gwarantuję wam to. Może i nie ma. Ale nie no, jesteśmy, no, no nie da się inaczej, no. Jest, Jameson Memorial. Dlaczego teraz Interstellar Contact jest dla mnie unavailable? Vehicle access, hold me. Znaczy, hollow me. Dobra, no, whatever. Nie no, nie mogę z tej gry, kurna. Naprawdę, nie żartuję, to jest ostatnia próba teraz. Jeżeli teraz Odyssey nie zadziała, to się przerzucamy na Quake'a. Ja nie dam rady dzisiaj grać, to nie wytrzymam psychicznie z tego po prostu. Jeżeli nie będzie statków, idziemy do Quake'a. Jak będą statki, jeszcze damy szansę. Może nawet wezmę solo play, już wisi mi to po prostu. 2 godziny zmarnowane na absolutnie nic. To pierdzielenie się z błędami Odysejki, które nie powinny mieć w ogóle miejsca. Crash. Niewidzialny koleś. Chyba jeszcze jeden crash. Statki, których nie można wziąć. No jak wiesz, jasny szlak trafi zaraz z tą grą. Słuchajcie, nie, przerzucamy się na Quake'a. To jest po prostu żart. To jest po prostu żart i to jest coś, co nie powinno mieć miejsca. Przez to, że myślę, że jesteśmy w tej chwili tak zbugowanej wersji Odyssey, że nie mogę odzyskać statków ze swojej rodzimej stacji, nawet po relogu. 3 statki, które tu są, to ich po prostu magicznie kuźwa nie ma.
Mój Crate Explorer, czyli kolejny statek, którym głównie latam i eksploruję, też również wsiąkł i nie mogę go znaleźć nigdzie. Został mi jeden statek, ale nie będę do niego po raz kolejny tracił jeszcze kolejnej godziny rozgrywki, żeby dolecieć Apex Interstellar. Nawet nie wiem, czy ten statek ma jakikolwiek normalny skok i gdzie on jest. Przecież nie, za... A, rozbijmy jeszcze na chwilę, chcę coś sprawdzić po prostu, bo nie wierzę, że zbrikowałem w tej chwili grę do takiego stanu, że nie mogę w nią grać. Bez pisania do supportu, bo jeżeli będę musiał pisać do supportu Frontier, to się wkurzę. I chyba legitnie odinstaluję tą grę, bez kitu. Nagraj teraz swoje żarty, będziemy... Wiesz co, nie, bez kitu, naprawdę, chyba po prostu... Ja wezmę to i powycinam, bo... Nie wierzę w to, co się stało tutaj po prostu. Gra się zabugowała do tego stopnia, że nie jestem w stanie się dorwać do swoich statków, to... Mogę tylko latać taksami. Dobra, solo play, już nie chce mi się czekać i wybierać przycisku. Dobra. Patrzcie na to razem ze mną, żeby nie było, że jestem jakimś idiotą. Ile ja tak mam statków? 4 chyba, tak? Zaraz zobaczymy. Dobra, od razu wchodzimy do nawigacji i wejdźmy sobie do... A żeby się upewnić. Nadal nieaktywne. System map. Dobra, nie galaksy, bo jest ta nawigacja. Czyli tak, tutaj mamy statek Przynatra Desera. Wiemy, że wszystkie trzy statki, które my posiadamy w tym systemie, są niedostępne. Na wszelki wypadek system map. Tak, local fleet, Jameson Romolia, Jameson Romolia, Jameson Romolia. Czyli tak, Beluga, Imperial Cutter oraz Titan w tej chwili są dla mnie niedostępne, bo nie mogę się do nich dostać. Wracamy do system map. Wracamy do system map. Nie, tfu, jest już z galaksy map. Z tego zdenerwowania od tej Odysejki to już po prostu nie myślę. Wiemy, że ten statek tutaj w tym miejscu nie jest dostępny, ponieważ nam znikł magicznie w settlementie. Po prostu wyparował QSS Quasar, tak? Nie, to jest Phantom, przepraszam, bo my Phantoma mieliśmy chyba, tak? A, to Tufola, okej. Czyli na Tufoli jest niedostępny. Więc został nam jedyny funkcjonalny statek, to 5964 i 5964. Czyli znowu... Nie, bez kitu. Nie, ja wiem, że mógłbym polecieć tam taksi, ale no... Jakim cudem gra może się zbugować tak, że połowa mojej najlepszej floty jest niedostępna dla mnie, bo jest zbugowana? No kurna, jak to jest możliwe? Musiałbym lecieć Apexem... Tutaj albo tu. Nie, słuchajcie, nie. Ja już nie mam siły się po prostu denerwować dzisiaj nad tą grą. Bez kitu, ja też nie chcę siedzieć, żeby ten stream się zamienił w jeden wielki rant. Dobra, zmienimy muzykę. Gramy w Quake'a. Chciałem dobrze, chciałem dać Elicie szansę, ale... No, już przerosło po prostu jakikolwiek stan. Naprawdę. Żenada, po prostu żenada tak źle skonstruowanego dodatku. Po tylu jeszcze update'ach, mamy update 7 i coś takiego nie ma po prostu prawa bytu.
Zmarnowane 2 godziny rozgrywki po prostu. Totalnie.